Witajcie, mężczyźni, z tej strony Trachol, w kolejnym odcinku z Hazła Jeszcze na motykę z Kiezroduk z Polska DZ, Mesjasz Europy. W ostatnim odcinku w sumie zakończyliśmy jakieś takie duże wojny. No i teraz mamy rozpocząć kolejne. No i niestety to są kilka wojen i ten odcinek będzie polegał na tym, że co chwila wypowiadamy komuś wojnę, więc pierwsze co, to musimy zacząć tutaj wszystko wypowiadać im, więc akurat to będzie proste, ponieważ koszt tego jest taki niski, że to w ogóle zbytnio nas nie obchodzi. Czyli możemy puścić wszystkie fronty. Czy ten ma... Nie, ten nie ma. No i w międzyczasie oczywiście ogarniałem sobie wszystkie... wszystkie sprawy związane na przykład z wojskiem i ogólnie z produkcją. Flotę też ustawiłem sobie nieco, żeby się, że tak powiem, wyrobiła. No i próbujemy. No oczywiście już nie mamy za bardzo żadnych wrogów na świecie, więc... więc zbytnio nie powinno, że tak powiem, nam coś przeszkadzać. Ale oczywiście nie mamy wszystkich zasobów. Dobra, wypowiadamy wojnę. Nie mam żadnych sojuszników, więc... więc nie powiem... to nie jest nam potrzebne. Najbardziej mi się zastanawiam związane z tutaj Finlandią, dlatego że tak naprawdę w Finlandii to zostawiam jedną armię, więc może jakoś nie pójść. Ale jeżeli chodzi o powietrze, no to wystawię mnóstwo samolotów, więc że tak powiem, powinno nam się udać. Tutaj widzę, że aż tak dobrze się nam nie udaje. Jedyne co, to muszę przypomnieć o tym, że mamy po prostu mnóstwo tych dywizji oraz też pozmieniałem sobie na zmechanizowane, więc one też będą nieco na razie inaczej działać. Tutaj już widzę, że się popchnęliśmy większość. Finlandia... 100 dni? Wow. Nie zauważyłem. Dobra. Ale w międzyczasie oczywiście musimy War Supporta sobie powiększyć i mamy kolejne badania. Pytanie, czy coś tutaj możemy porobić, bo już nie pamiętam, to jest nowa sesja, więc muszę sobie przypomnieć. Widzę, że tutaj ewidentnie zbyt dużo dywizji jest, przez co w ogóle nie możemy popchnąć ich. Więc wysyłamy ich z powrotem, zostawiamy jedną armię. No i ona ma za zadanie po prostu tutaj wejść. Czekaj, czy ona się wycofuje? No. O, ma się los, dywizję straciliśmy. Przez to, że po prostu tak szybko się... tak szybko weszli nam. Dobra. Powiem szczerze, dosyć dużo mamy manpowera, więc nie powiem, trochę to nic sens nie obchodzi. Oczywiście oni mają pewne boosty, dlatego że to jest jedno z tych państw, które mają naturalne boosty do, jeżeli chodzi o walkę, więc też się nie dziwmy. No ale my w sumie mamy manpower i to jest nasz boost. Jeżeli chodzi o samoloty, to tutaj nie mamy lotniska, byśmy sobie powinniśmy wybudować. Jeżeli chodzi tutaj o wojnę, to nie jest aż tak źle. Tutaj byśmy mogli sobie ustawić jeden front, wtedy byłoby lepiej. O, i Middle Afryka atakuje od tyłu, więc... więc ciekawie, nie powiem. Dobra. Więc tutaj niech nam leci. Tak naprawdę w sumie czekam na to, jak ci tutaj się rozpoczną. Oczywiście nie, że jak tu powiedziałem, mamy niewystarczająco dywizji, ale wydaje mi się, że akurat nam się uda to jakoś porobić ładnie. Szukam naszych dywizji pancernych. Zawsze to mnie dziwi, ponieważ dosłownie nie wiem, gdzie są te dywizje. A, ta armia, nawet dywizji pancernej, ale te wszystkie medale. No niestety nie mam wystarczająco political power, żeby tutaj wszystko obstawić, więc to jest taki minus. Tutaj widzę, że
produkcję w ogóle też tutaj nie mamy, więc trzeba sobie zmienić. Czołgi lepiej na razie nie produkujmy. I czego nam brakuje w ogóle, bo nam embargo zrobili. Nie powiem, stali nam brakuje. Tutaj też brakuje nam nieco wolframu i gumy. Dobra. Jak sami widzicie, większość naszej produkcji polega na tym, że ona nie idzie, póki tutaj na mnie jakoś nie dadzą jednak tych zasobów. Okej, więc atakowaliśmy. Widzę wszędzie zielone, więc nie powinno być aż takiego dużego problemu. A już widzę czerwone, ale z całego frontu nie mam obstawionego. Okej, samoloty. Ogólnie na Finlandii to ja wysłałem mnóstwo samolotów, więc akurat wsparcie powietrzne na to mamy wielkie. O, i widzę, że tutaj jednak powinienem więcej armii wysłać, ale na Bliskim Wschodzie już sobie radzą, więc możemy sobie podesłać tutaj jakąś armię. Myślę, że sobie poradzą, ale widzę, że nie biorę przykładu z historii. Tak, to jak to mówiłem, te tereny to w większości to są nasze kory, więc nieważne, czy stracimy, czy coś, czy nie. Dlaczego? Co się stało z naszym portretem? Żeby była jakaś aktualizacja i... A, zapewne była aktualizacja i wszystkie portrety zostały naprawione. Szkoda, bo sprawdzałem sobie wczoraj i jeszcze nic nie było, więc zgaduję, że po prostu to dali dzisiaj rano, albo w nocy w ogóle. No i nasz portret zniknął. Nie. Słabo. Nie powiem słabo. Niestety nie ma czegoś takiego. Czekajcie. Jest coś takiego, dobra. Chociaż nie, bo jeżeli to jest stary save, to się wszystko zepsuło. A, szkoda. Dobra, ten uśmiechający facet. I tak na miniaturce zostanie już Mickiewicz, więc... Więc tyle będzie z tego. Myślę, że możemy zacząć robić o to. No i nasza potężna armia tutaj dotarła. Wy po prostu przyjedźcie tutaj, wy jesteście szybsi od tego, więc... Nie wiem, dlaczego oni stoją. Po prostu odetniemy ich i tyle. Jak tam w Afganistanie? No, w Afganistanie to powoli idziemy do przodu. W ogóle mamy połączenie kolejowe tutaj? Nawet jeśli... Tak, to nie powiem. Zbyt szybko to sobie go nie zrobimy, bo jak sami widzicie, zostawimy mega dużo produkcji. Okej. Ale za chwilę powinni wybudować te połączenia kolejowe. 15, 7 dni, wow. Dosyć szybko kładą te tory. Dobra, myślę, że mógłbym dać wam już agresywny rozkaz. Tutaj dużo jest takich miejsc, gdzie nie macie rozkazu ataku i po prostu nie atakujecie. No, Finlandia to widzę, że już jednak się nam udaje. Okej, Syria padła, to w sumie nic nie znaczy, bo zazwyczaj przy takim miejscu to zbytnio trudno określić, że tak powiem, czy to jest wygrana, czy nie, bo po prostu padła i co najwyżej część im tam, wiecie, jeżeli chodzi o produkcję i o te sprawy, no to im najbardziej, jak to powiedzieć ładnie, najbardziej w sumie minusy mają, ale tak to w sumie to nie ma znaczenia. Okej. Arabia, no i Egipt to widzę, że padnie przez Niemców. Ale oni chyba mają jakiegoś takiego
Wargola, że... Heidrich. Wargola mają coś takiego, że mogą to zaatakować. W ogóle chyba się nie rozpadło to? Szczerze powiem, bo tak... Jak sobie przypominam, to w sumie oni za bardzo nie padli. Oni po prostu... No mówię o Middle Afryce. Oni po prostu się przenieśli tam, więc... Więc tak w skrócie... Okej, co tutaj mamy? Lepsze... To i antitanki. Teraz mamy problem. Zawsze mamy problem, że w pewnym momencie czegoś tam brakuje, bo nie mamy wystarczającej dużej produkcji. Później mamy wystarczającą dużą produkcję i... I tak się nic nie dzieje. Tutaj brakuje nam mechanized, ale... Cała nasza armia polega na mechanized. Okej, co możemy tutaj jeszcze porobić? Do przodu już nie, bo to jest prawie cały rok. Jak możemy zrobić? Okej. Jak to wygląda tutaj? No, powiem szczerze, powoli atakujemy. Prędkość to nie jest zbyt duża. Jakbym tutaj zrobił mikro, to zapewne bym wygrał, ale... Znaczy wygrałbym, byłoby szybciej, ale nie chce mi się. Podoba mi się, że to jest po czesku. Przynajmniej taki język, a to jest... Nie wiem, dlaczego to zostało dane. Na pewno są Polacy, jeżeli chodzi o ten społeczność Kaiserreduxa, więc nie wiem. O, i teraz najgorsza rzecz na świecie, czyli ta rzeka. Znaczy się, to w sumie jest tak naprawdę kanał, ale... Żeby przekroczyć go, to naprawdę trudno. Okej. Więc pas. Zabieramy marynarkę oczywiście. I tak, jeżeli chodzi o to, to my chyba nie mamy tutaj aż tak dużo korów. No właśnie. Mamy tutaj. Mamy na tym. Okej, w takim razie... To możemy oddać w sumie Niemcom, bo się aż tak bardzo nie potrzebuję tego. Tylko weźmiemy swoje terytoria i Niemcom oddamy resztę. W sumie, a nie, oni nie są z tej frakcji. Zapomniałem, że chyba zmienili strony. No, są w Middle Afryce. Okej, więc tak naprawdę przyjęliśmy wszystko. No, ten kanał tak naprawdę... O, szkoda, że go nie mogliśmy przejąć, ale już nie będę za bardzo tak płakać. Dobra, teraz czas w sumie zaatakować Jemen. Nie chciałem tego rozkazu. Chciałem wziąć jednego z tych generałów. Niech tutaj już się... uda, a resztę na razie wyślemy sobie tutaj do Europy i myślę, że już powinniśmy coś szykować przeciwko międzynarodówce. Jest 13 minuta. Realnie dobra, poczekamy do tego, po tym zrobię cięcie, kiedy ja sobie wszystko tam ustawię, bo to mega dużo ustawiania będzie, więc jak sobie już to ustawię, to wtedy włączę ponownie i będziemy atakować, bo dosłownie to jest coś takiego, żebym musiał sobie wszystkie te lotniska poustawiać i w ogóle. W ogóle, że jeśli chodzi o budowę, no to nadal produkuję drogi, ale później jeszcze będę produkować anti-airy, więc to też powinno nam pomóc. Mamy kolejne dukiarty, no to na to wysyłamy, nie potrzebujemy aż tak dużo stali. A może jednak. Czy jest coś, czego tak naprawdę mamy mega dużo, a produkuję w sumie karabiny. Karabinów mogę mniej produkować. I w sumie to na razie tyle. Jakie to są czołgi? Advanced. Dobra, Advanced to już są takie... akurat najlepsze, więc... Więc nie będę tego zmieniać. I co możemy tobie zrobić? Tutaj nic. Tutaj logistykę możemy pójść. Moglibyśmy zacząć produkować, nie wiem, dzieła kolejowe. Nie wiem, czy to jest aż takie ważne. Tego zbytnio nie chce mi się produkować jeszcze. Zapewne rozpocznę produkcję w pewnym momencie, ale jeszcze nie teraz.
I wy możecie dostać agresywny rozkaz. Wy już prawie podbiliście tutaj kraj, tylko że tak powiem, za bardzo nie chcecie go dobić. Nie, czekajcie, tutaj nie ma... właśnie. No tutaj ewidentnie mamy jeszcze braki w wyposażeniu, ale myślę, że to są małe braki. No, widzę, że tutaj są jakieś dywizje Azerbejdżanu. No, nas atakują, ale nic nie mogą nam zrobić. W ogóle mamy tutaj jakieś lotnisko. Mamy lotnisko, ale jest coś. Więc wyślijmy. To wiadomo, że polepszy. O, i zdobyliśmy sobie ich ostatnie lotnisko, więc. No, są wiele szybsi w tym regionie, więc nie powiem. Tutaj by się przydało na przykład Mantinir czy coś takiego. Dobra, jak to wygląda z Egiptem? No, Egipt powrócił. Nie powiem, oni realnie są mega mali. Więc... w ogóle się zastanawiam, bo skąd oni biorą tych ludzi? No, Hajdrisia to wiadomo, ale... naprawdę, czasami są tacy wyszukani, że się człowiek zastanawia, skąd oni są? Okej, okay, no kolejny... No i chyba wszystko mamy takiego ważnego, no nie potrzebujemy szpitali polowych. O, samoloty. No już lepsze samoloty byłoby fajnie zdobyć. Oj, nie zdążyliśmy. No w górach to nie jest najlepsza dywizja, nie powiem. A jeżeli chodzi o to, czego im brakuje, to w sumie najbardziej tego. Więc moglibyśmy sobie wybudować to. To powinno nam poprawić całą ofensywę. No bo oni nie mają szans w ogóle z nami, więc... nawet nie chodzi o to, tylko chodzi o to, że my nie możemy ich zaatakować, ani nas. My nie możemy przez to, że nie mamy zaopatrzenia na tym terenie. Okej, kolejny lepszy samolot. I my moglibyśmy sobie to wziąć. Ale mi się nie podoba, że teraz nam się portrety... bo zgaduję, że jeszcze tutaj... o, już są. Czy... tak, wszyscy są. No jak mówiłem, to po prostu do naprawy portretów to jest, więc... co tutaj mieliśmy zazwyczaj? Coś do doktryny, ale myślę, że teraz to już nie jest zbytnio nam potrzebne. Accidents mi się podoba. To jest, nigdy nie wiem, bo to jest błąd wanilii. To bym wziął sobie. No i nie mogę, bo nie mam punktów. Okej. Okay. Więc jak tutaj wygląda? No, budowa zakończy się 13 listopada. Listopada? Października, października. To już dalej nie możemy, ale tutaj nam się wykończyło. Więc możemy jeszcze ostatni samolot wybadać. I my powinniśmy już jakoś bardziej się przygotować do wojny. Czy możemy zrobić taki mega duży front? Nie. Ale ci wszyscy są w jednej armii. A nie, możemy na jednych. A, nie wiem, może przez to, że teraz się nieco ochłodziło, to mi tak głos spadł. Bo nie, to nie chodzi o to, że jestem zmęczony, po prostu chyba przez to, że już tak się ochłodziło. Więc jakbyście dali mi chwileczkę. To bym się czegoś napił i może to poprawi mi sytuację?
No, trochę poprawiło. Okej, w takim razie... No, to jest jeden z tych odcinków, kiedy będą kaszowcy. Pytanie, z kim jesteście w wojnie? Jesteście z nimi. A, bo jesteście z Brytyjczykami. Dobra. To się nie dziwię, że jesteście w wojnie z nimi. Tutaj silnik jeszcze najlepszy sobie weźmiemy. I oczywiście nam brakuje... stali. Nie, nie stali, tylko wolframu. A my stoimy już na granicy. Szczerze nie wiem, jak to będzie wyglądało. No oczywiście z powietrzem to my sobie poradzimy. W takim wypadku jeszcze tutaj mamy jakieś floty, więc nie powiem, dobrze to wygląda. Ale powiem szczerze, to najpierw... się nam trochę dało przebić. Realnie to... O, no jak zdobędziemy stolicę, to chyba będzie koniec. No to w sumie... Akurat dzień po tym, jak nam się wybudowało, ale nie sądzę, żeby to był powód, dlaczego to się zrobiło. Dobra, więc tak. W sumie oboje należycie do mnie, ale akurat Afganistan mogę wyzwolić, więc to jest ta śmieszna rzecz, że to pierwsze państwo, które mogę wyzwolić. Wow. Demokratyczna Republika Afganistanu. Ej, to jest inna flaga niż ta, którą podali, nie? Powiem szczerze, że dają te flagi na ich koncie, ale że tak powiem, czasami są inne niż te, co są, więc trochę to jest, że tak powiem... denerwujące. Okej, my tutaj... Chodzi o to, żeby zaatakować stolicę, ale... Czy nam się uda? Nie wiem. Na pewno to jest jedna z tych wojen, które trochę potrwają. Okej, w takim razie tutaj jeszcze możemy sobie to włączyć. No niestety nie mam wystarczająco czasu, że tak powiem, żeby tutaj wykonać wszystko. A pytanie jest, dlaczego nie mogę więcej oddać Afganistanowi, jakby to... Nie wiem, to nie są moje kory. To są moje kory. O te. Ten jeden region jest moim korem. Chyba po prostu jest źle ustawiony. Chyba wiem, co się stało. Za chwilę wam wytłumaczę. Okej. Okay. Szybko typu. Okej. Okay. Zgaduję, że dostaliśmy kory na wszystkich jakichś takich terytoriach związanych, że na przykład jest tutaj kontynent, na przykład, że dostaliśmy na Bliski Wschód. I zapewne ktoś źle ustawił i jeden z tych prowincji jest na Bliskim Wschodzie. Tak, przez co my musimy go mieć, a oni nie. Oraz pytanie jest, dlaczego oni tutaj nie zrobili sobie jeszcze... że tak powiem kora, bo można sobie zrobić kora na tym, to już jest inne pytanie. Ale my w takim razie sobie weźmiemy to, to i wyślemy wam. Więc no niestety Afganistan tak będzie wyglądać, ponieważ ktoś zrąbał tej pracy. Okej. Okay. Więc my moglibyśmy sobie wysłać jedną z tych armii. Ale myślę, że je będę już kończył. Tego względu, że ja poza odcinkiem ja tutaj wszystko będę zacznę ustawiać. Dosłownie wszystko, że samoloty, statki, w ogóle. Więc... O, właśnie, mamy 100 milionów. O Jezu. Okej, okay. Więc to było na tyle z tego odcinka. W następnym odcinku będziemy oczywiście z nimi walczyć i... Nie powiem... Ich frakcja jest dosyć duża, a... Może się skończyć na tym, że będziemy mieć wojnę z tymi. Dobra, ale tyle z tego odcinka, był z wami Trachol, no to cześć!